I Pan chce nam dawać znaki uzdrowienia. I tell you, many people will be healed here. I mówię wam, wiele osób będzie to uzdrowione. But these are signs of the healing of the total human being. Ale to są znaki uzdrowienia całego człowieka. God is telling us, I want to restore you. Bóg mówi wam, wszystkich chcę was odnowić, przywrócić. And the young people, you're not here by mistake. I wy młodzi ludzie, nie jesteście tutaj przez przypadek. God is calling you, you're going to, as you walk with Jesus, the world is going to change. I Pan powołuje was, abyście z nim kroczyli, byście głosili jego. You're going to go beyond the kisses. He's kissing, love you, kisses. Aha, nie jesteście tylko po to, żeby się całować, na przykład, dawać sobie całusy nawzajem. No, it's restoration of the heart. Ale chodzi o to przywrócenie, odnowienie waszych serc. When we say I love that person, kiedy widzę takie osoby, you must love him in the name of Jesus. Wszystkich musicie kochać w imię Jezusa. And that love must be everlasting. I tam już musi być bez końca, niekończące się. The husband. Mężowie, when you made your sin, when you made your vow, kiedy przyrzekacie tutaj, robicie wasze obietnice, you told your wife, mówicie waszej żonie, I am going to love you, będę cię kochał, the way Jesus loves the church, taki sam sposób, jaki Jezus ukochał Kościół. My dear sisters and brothers, moi bracia i siostry, how does Jesus love the church? W jaki sposób Jezus kocha Kościół? How does Jesus love us? W jaki sposób kocha nas? That's the way he loves us. To jest obraz tego, jak on nas kocha. Unconditionally. Bezwarunkowo. So if your wife breaks your cup, you will love her still unconditionally. Dlatego i ty powinieneś kochać swoją żonę bezwarunkowo. You cannot say, I know that woman, she is a great person, but I wanted to try so that she can change. And the Bible still gives you another help. I wtedy nie możesz mówić, no tak, jestem tyle rozczarowany małżeństwem. If your wife is an unbeliever, nawet jeśli twoja żona jest niewierząca, and you continue believing in God, ale ty ciągle wierzysz w Boga, one day you will change your wife. Pewnego dnia zmienisz swoją żonę. If your husband is an unbeliever, jeśli twój mąż jest niewierzący, and you continue believing, ale ty ciągle wierzysz, loving God in the name of Jesus, kochasz go w imię Jezusa, your husband will change. Twój mąż się zmieni. How does God love us? Jak, w jaki sposób Bóg nas kocha? He says, on mówi, I do not condemn you. Nie będę was potępiał. I want to save you. Chcę was zbawić. That's what he told this woman. Dlatego to, co zapowiedział tej kobiety. Jesus spoke seriously to the woman. Jezus mówi do tej kobiety, at the moment you cannot receive the gifts of the believers in God. W tym momencie nie możesz otrzymać darów tych, którzy są przeznaczone dla wierzących. Because your life is a dogish life. Ponieważ twoje życie jest życiem psim dosłownie. So he woke up that woman. Dlatego on powiedział tej kobiety. And the woman said, i ta kobieta odpowiedziała, Mój Boże. She was almost, she had an expectant face. Ale ona jakby nie pogodziła się z tym, co on powiedział, bo miała wiarę oczekiwania. I think she would have spoken like a young boy or a young girl now. She would have said, Chad Mashaka. In our language, we would have said, Chad Mashaka. I nie powiedziała tak do siebie, o, to jest masakra. Chad. You got a child because they don't want to say Chad Mashaka. So, but then she continued to say, even dogs can eat something. Can you give me something in the situation I am in? Ale ona mówi jakiego do Jezusa, przecież możesz mi coś dać, co mogę zjeść, nawet w takiej sytuacji, w jakiej jesteś. And I think that's the prayer of each one of us today. I to powinna być taka wiara każdego z nas dzisiaj. Jesus, Jezu, can you give me something of you? Czy możesz mi dać coś z siebie, coś twojego? In this situation I am in. W takiej sytuacji, w jakiej jestem. So let us put our hands up. Dlatego podniesie swoje ręce. We do that in faith. I zróbmy to z wiarą. And we ask God. I poprosimy Boga. The way the woman prayed. W taki sposób, w jaki modliła się. Jesus, the way the woman prayed. Modlmy się w taki sposób. And these are the prayers of the faithful. I to będzie modlitwa wierzących. Those who have faith in God. Tych, którzy mają wiarę w Boga. They have expectant faith. I ci, którzy mają wiarę oczekiwania. And you are saying. I wtedy, Jesus. I
powiedzcie: Jezu, Synu Dawida, Synu Dawida, heal me, help us to be, uzdrów mnie, zmiłuj się nad mną. Jesus, Jezu, Synu Dawida, Synu Dawida, Synu living God, Synu żyjącego Boga, help us to be, zmiłuj się nad mną. So put it back into your prayer. Jesus, Jezu, Synu Dawida, Synu Dawida, Synu living God, Synu żyjącego Boga, help us to be. Let's pray to Jesus. Jesus. Módlcie się do Jezusa, Jezu. So we pray. You don't have to go pray for us. Musicie krzyczeć, tak jak ta kobieta wtedy krzyczała do Jezusa. Because Jesus is